Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Lajper, a to jest środowe Byle Przeżyć i Don't Starve. Rozpoczniemy rozgrywkę, zagramy Wolfgangiem, który jak widzicie już ma 47 dzień i będziemy kontynuować rozgrywkę. Myślę, że tak będzie ciekawe, niż umiałbym zaczynać od nowa, nową postacią. Ale jeżeli macie ochotę na takie rzeczy, no to napiszcie mi w komentarzach. A gdzie to jest moje... Może przedstawię mój taki zamek mały. Jest dzień 47. Tutaj w tym zamku staram się bronić przed tymi wilkami, czy to jak coś tam się nazywa. To jest moja wielka, wielka, dosyć duża plantacja. Co się nazywa? Jakieś borówki. Pozbieram je, włożę do lodówki. Niech tutaj one sobie lepiej... niech się nie marnuje po prostu czas, niech one się tutaj regenerują. Niech rosną mi nowe. Na zimę będzie w sam raz. Zima skończyła się, nie wiem, jakieś 5-6 dni temu. No nie, ten paskudnik. Chodź tu. O, ja ci dam. Tak jest. No i jeszcze mi rozwalił bumerang. No kurde, to za menda. Dał trochę tego mięsa, ale... A tam. Paskudnik. Dobra, robię sobie to takie... nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. Nuggetsy miodowe. Dzięki temu sobie trochę zdrowia podreperuję. Mam 119. Przydałoby mi się trochę więcej. A... Dobra, i tutaj to. Dobra, i gotujemy. Planowałem iść... Tutaj mam taką... ten przejście. Nie wiem dokładnie, gdzie ono prowadzi. Wiem, ale tam jeszcze nie zbadałem całego tego terenu. Poszukuję kolejnego ula, żeby na dwa ule jechać z hodowlą pszczół i... i pszczół. Pszczół, czyli tego. Co to jest? Och, tutaj są pszczoły. Żebym produkował po prostu dużo miodu, bo jednak on się przydaje mi bardzo często. Muszę się nim regenerować, moje tutaj zdrowie. Dobra, załóżmy tutaj. Nie mam tego teraz na ten moment. Na głowę, który mnie tam chroni przed. I okorzenia. O nie, ale ich tu wyszło. O kurde, spróbuję jakoś zgubić. Odciągnę je. O nie. No kurde, lecą z powrotem. Mam tak kilka razy podbiegł i uderzył. O, stałem. Trochę szybszy od nich, co prawda, ale... No sorry, panowie i panie, ale muszę was rozwalić tą chatkę, bo... No i teraz one będą bez domu, więc... Będą mnie tu ścigać pewnie w nieskończoność. A tam... Kurde, nie mogę sobie darować tego miodu, żeby... Nie mogę im odpuścić ich. Jak już zabrałem wszystko, to biorę wszystko. O nie, nie! Nie miałeś go i bić. Niezła gonitwa. No, ale fajnie tu, kurczę, pełno pszczół. No, one wracają cały czas. No dobra, teraz szybko. Tak jest, dobra, super. Odkładamy hełm. Założymy kwiatki na głowę. Bardzo po męsku. I wracamy do obozu coś zjeść. No ale przede wszystkim mam... A ma... Ej, chwila, chwila. A jest, dobra. Honeycomb, to tego potrzebowałem właśnie do...
To Ula. Będę zrobić nowego. Jeszcze cztery pszczoły, ale te pszczoły to już u siebie może gdzieś złapię. Ciekawe, jak złapał swoje. O, to jeden ul. O, leciała pszczoła. Nie, pszczoły to znajdę gdzieś jakieś inne. Nie będę tylko kombinował. Okej, zjedzmy to. Mam się tutaj elegancko zdrowie reperuje. Wiem, że z tej trzciny mogę jeszcze sobie robić. To jest, nie wiem, dokładnie ta, ale ja ją zbieram na tych bagnach. Dobra, ale jeszcze dla bezpieczeństwa sobie tego zdrowia trochę podreperuję. Królika. I borówek mamy ich pełno. Raz, dwa. Dobra. Borówki te schowajmy. Tutaj jeszcze to. To na razie tutaj. Jeszcze potrzebuję deski, pszczółki. I mogę stawiać kolejny ul. Dobra, muszę mieć czym palić w piecu może. Nie jest to dobry pomysł, żeby ścinać drzewo. No ale już dobra. Mam nadzieję, że się ten drzewiec nie obrazi. Nie wiem, czy warto na noc ściągać tą, to z głowy to coś? Ten wianek? Czy to tak samo będzie mi spadać? No, napiszcie mi w komentarzach. Czy możecie mi pisać jakieś tam porady i tak dalej. Jeżeli uważacie, że coś robię źle, że mogą robić lepiej. Jeszcze chciałem właśnie zapytać. O, mam tutaj takie jajko, które ukradłem. Takie mam tam jedno. Uwaga, już rozpalić szybko. Ukradłem takiemu tam dziwolągowi z jednym okiem na dwóch łapach wysokiemu. Ledwo zwiałem. Ale tu jest stwór. Co mam z nim jakieś zrobić? Tam mogę poszukać sobie na wiki, ale jak chcecie to napiszcie mi sami. Czy to się... A, to już zjadłem. To teraz może coś takiego... Oj, jakiś lag. Dobra, już jest okej. Dobra, to jedno. Zrobimy pulpety. To nam dużo zdrowia. Się punktów tutaj tego głodu. Jak to tam się nazywa, odnowi. Więcej niż te nuggetsy miodowe. Dobra, są. I akurat na cały dzień będziemy mieli energię. I'm mighty. Dobra. Aha, zobaczymy po ile jest ten do łapania tych pszczół. Tylko w jakiej to było? To się nazywa Bagnet, tak? Structures chyba nie. Fight. To nie chyba. Survival. To może być tutaj, ale... O, jest. O, mogę to zrobić, bo mam... To... Co tam jeszcze trzeba było? Nie, gdzie ja to miałem? Tu. Cztery gałązki i lina. Dobra, to się da załatwić. Jedna gałązka. Druga. Trzecia. Czwarta. O, są kwiatki jeszcze. To sobie od razu podniosę, bo psycha siada. Dobra. Dwa podniosę. Tego zostawię na... Będę to pamiętał, że są dwa jeszcze. O, cztery. Pięć na czarną godzinę. Okej. Co ja miałem? Dobra, teraz linę jeszcze. No to musimy tutaj trawę trochę nazbierać. Tutaj niestety nie mam bawołu blisko. One są tutaj daleko. Dokładnie tutaj. Się tam do nich przejdziemy. Będziemy musieli nazbierać trochę nawozu, bo moje borówki już niedługo klapną. Potrzebują trochę kupy. Dobra, tutaj linę robimy.
I od razu... To, może ja ciebie... Okej, jest. No to teraz na poszukiwanie pszczół. W sumie co tu dużo szukać, mogę iść z powrotem. Tego nie, nie podniosę, dobra. O, będę musiał zabrać niedługo też za kolejne zbiory na zimę tych królików, bo to już nigdy ich za wiele, zimą zawsze ich brakuje. One są potem takie chyba lodowe. Śmieszne. No nie, są tym, a już nie mam, kurde, bumerangu, będę musiał zrobić kolejnego. Jak same wydatki, widzicie, same wydatki. Kryzys, kurczę. No zaraz się strzelę. Skoro nie mogę go dziabnąć normalnie. A pójdziesz ty. Co tam potrzebowałem do tego bumerangu? Dobra. Idę łapać pszczoły. To jest chyba moja, tutaj nie będę ruszał. Tu jest to przejście. Idziemy łapać pszczoły. Mam nadzieję, że tą czapkę też będą się zrobić, ale to jeszcze wcześniej będą się wybrać na polowanie tych... na pająki. Nie lubię tego za bardzo. Tam gdzieś mi się już królowa pojawiła. Może wam kiedyś pokażę. Tutaj to, okej. O, są te wściekłe jeszcze. O kurde. Wściekłą też mogę złapać? Ups. A dobra, mam cztery. Mam dwie? Dwie mi zwiały, tak? O nie, mam dwie wściekłe i dwie takie. Killer Bee, kurde. A czy Killer Bee może być? Nie wiem. Dobra, złapię takie. Ale ich teraz będzie mi tu gonić, kurde. Dobra. Mam cztery zwykłe pszczoły. Tamte to, no nie wiem, zabiję najwyżej. No może się uspokoją. Spokój ma być. Już 40% tylko zostało tego, kurczę, podbieraka. Dobra, założę sobie to. I do nory. Dobra, idziemy. Znowu nam psycha tutaj siada. A czemu tak mocno siadła? Nie wiem. No ten tu baran biega, no. Ej, złapał się. Zabił się. Ale jaja. Nie, tak to ja lubię. Reset, tak. Ale głupi. Nie wiem, czy mogę coś postawić dwa ule koło siebie, one nie będą te, nie będą mnie wydajne przypadkiem? Kurde, psycha siada. Dobra, podnieśmy może te kwiaty. One tu gdzieś były, nie? Jeden, chociaż ze dwa. Albo trzy. Lub cztery, dobra. Muszę sobie skołować ten namiot. Z głodem na razie problemów nie mam. Z psychą mam, więc sobie albo namiot zbuduję, albo... albo śpiwór. Ja czasem nie wiem, czy śpiwór nie mam. Schowanego. Tu był chyba ten, czy to food? Tu. A, mam jeszcze deski. Dobra.
To już w następnym dniu muszę zrobić. Może trochę nazbierać drewna, zrobić z tego deski. Więc jeszcze trochę mi to zajmie. Znowu jakiś tutaj lag. No, przetrwajmy tę noc. Czekajmy, czekajmy. No, to tu mam na razie nie mam nic do roboty. Przetrwać po prostu. Trochę jestem głodny. Ale to już jakoś. Wytrzymam. Dobra, patrzę tak na zegarek, dosyć długo nagrywamy. Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Dawajcie ewentualnie łapki w górę, ewentualnie subskrybujcie. Jeżeli chcecie więcej, to było byle środowe byle przeżyć z Don't Starve. Kolejne za tydzień, środę, chyba że macie ochotę na więcej, no to piszcie w komentarzach. Dzisiaj, że popychamy kolejne odcinki. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.